żądają mieszkań, więc wymyślono, skoro już było wyprzedane prawie wszystko, że te małe zasoby komunalne będą, no tak jakby ludzi będą przesyłać z miejsca w miejsce i jakby skłócać z tymi, którzy są tak samo pokrzywdzeni, tylko w inny sposób, bo tych mieszkań brakuje. Daję to jako przykład pastwienia się władzy silnej nad ludźmi, bo patrząc na sesję rady, pierwszy raz w życiu, panie profesorze, byłam, Rady Warszawy, bo wtedy miasto jest nasze, przyszła taka grupa, nie jestem z nią związana. Proszę sobie wyobrazić, że ja patrząc, jak mówią ci wiceprezydenci, ja mówię to na przykładzie po prostu Warszawy, ale to dotyczy właśnie tej władzy, która jak robić swoje i jak nie dać się zastraszyć. I ta pani też mówiła, chociaż słyszała młody głos, że jest zagubiona. Panie profesorze, ci ludzie najsłabsi są zagubieni, bo są traktowani tak i to jest po prostu nieludzkie. A ci ludzie wschodu chodzą sobie z tymi konstytucjami, nie ujmując się za takimi ludźmi i nie patrząc, że w konstytucji zawarty jest punkt o godności człowieka. Więc dla mnie też jestem, panie profesorze, zagubiona, bo całe życie rodzice uczyli mnie, przeżyli wojnę, że trzeba być dobrym. Władza jest chyba po to także, mówię to banalnie, ale był taki film o królu Arturze i tam się ktoś ucieszył, oj, teraz jestem, mam władzę, jak się cieszę. A król Artur powiedział, władza nie jest po to, żeby się cieszyć, żeby się z silnym, tylko żeby pomagać słabym. Owszem, może ja nie mówię tego naukowo, ale coś, jak właśnie robić swoje i jak nie dać się zastraszyć w sytuacji, kiedy ci ludzie o kulach, biedni, starzy, bez pieniędzy, są tak traktowani na przykład w jednym mieście. To i przez władzę, która pozostała po władzy, która uważa, że ta władza w ogóle się nie sprawdza. Otóż ta władza, wczoraj, przepraszam, to już na koniec, słuchałam tego, co mówiła pani premier. Otóż moja matka tak myślała, przeżyła wojnę, powstanie. Ona napominała ich, ona do sumień się odwoływała, ale ci ludzie nie rozumieją tego. I my jesteśmy zagubieni, panie profesorze, a dziękuję serdecznie, że pan tak jakoś nam to tłumaczy, ale to właśnie pytanie pozostaje. Żarga się godność w tej chwili naszą, powołując się na konstytucję niby i na to, że wolność to własność, to wolność, może tak oni myślą tylko, ale jest też godność. I na przykładzie Warszawy starałam się to bardzo chaotycznie wytłumaczyć. Serdeczne dzięki, panie profesorze, za życzliwość wobec nas, za to, że pan tak pięknie to nam tłumaczy. I bardzo przepraszam, że może za długo mówiłam. I z Bogiem. Serdeczne dziękuję dzięki. Pani Mario, z Panem Bogiem. Tak, no tu, wie pani, trzeba by kilka wątków poruszyć. Pierwszym wątkiem jest to, że w każdym socjalizmie zasadą rządów jest tak zwany totalitaryzm. Czyli tak jak powiedziałem, to władza, którą się tak czy inaczej zdobyło na drodze czy rewolucji, czy też ewolucji, na drodze... traktuje tych obywateli swoich poddanych jako tak zwaną ciemną masę. To już proklamował Niccolò Machiavelli w Radach dla Księcia, głosząc, że lud jest ciemny, nieoświecony i dlatego trzeba, jest to massa damnata, ciemna masa, którą trzeba krótko trzymać. Po co? No po to, żeby książę utrzymał władzę i żeby jakoś państwo, którym kieruje, dalej trwało. To jest pierwsza przyczyna. Druga przyczyna to jest taka, że socjalizm eliminuje moralność z życia ludzkiego. Owszem, mówi o dobru, bo w propagandzie to zwykle się... No, nawiązuje do klasycznego języka, używa się terminologii i pojęć, których używamy normalnie na co dzień, które są spuścizną po naszej tradycji, tylko zmienia ich znaczenia. Więc eliminuje moralność i w miejsce moralności podstawia prawo. I to się określa mianem legalizmu. A więc istnieje tylko prawo i to, co jest zgodne z prawem, jest moralne. Jeśli coś jest niezgodne z prawem, jest z definicji niemoralne. Zatem jeśli takie prawo ustalimy, no to prawo działa mechanicznie i bezwzględnie.
I nie ma tak zwanej klauzuli sumienia. Ten, kto to prawo wdraża, nie ma prawa, to jest wykluczone, żeby się powołał na przykład na dobrą wolę własną. Wykazał litość nad człowiekiem pokrzywdzonym. Nie, on tego nie może zrobić, no bo go usuną z urzędu, prawda? Bo to będzie przestępstwo. On musi działać zgodnie z prawem. I to widzimy na przykładzie sporu o Trybunał Konstytucyjny. Ustalono prawo i tego prawa się trzymamy. A jak widać, to prawo można wywracać na wszystkie strony, prawda? I tak można wywracać i siak, byle było zgodne z tym, co postanowiła władza. No, więc to jest problem legalizmu, to jest problem kolejnej trucizny, jaką wlano do kultury europejskiej za sprawą tej paskudnej ideologii. I kolejny telefon, proszę, Radio Maria. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Gorąco pozdrawiam Anna Zaolzia, ojca Dariusza i pana profesora. Ojcze Dariuszu, ja tak właśnie wczoraj też słuchałam całe to przemówienie pani premier i to. I tak ja już raz pytałam na to, dlaczego te marsze KOD-u, dlaczego też PiS nie zorganizuje coś podobnego? Przecież tyle marszy pięknych było w obronie telewizji Trwam. A ja tak, bo ja tak żyję z tą Polską bardzo, ja nawet czeską telewizję w ogóle nie załączam, ale tyle marszy było, a teraz żeby jeden marsz też zorganizować w obronie rządu, tego pani premier, pana prezydenta, przepraszam, bo mi troszeczkę źle się wymawia, ale tak mi jest, było żal tej pani premier, tak jak ten pan Schetyna i w ogóle, no to ja mówiłam coś skandalicznego, bo u nas kiedyś też oglądałam troszkę te wiadomości, ale teraz w ogóle nie już, ale coś takiego, ja nie wiem, czy by u nas się coś takiego mogło, też się tam kłócą, ale żeby, ja zawsze widzę te marsze, te w obronie telewizji Trwam, ile tego było. Żeby teraz troszkę na tą panią premier, że Polska się za panią wstydzi, no to pokazać, że się Polska nie wstydzi. Ja nie wiem, może to jest mój taki, bo nie mam jakiegoś wysokiego wykształcenia, tylko średnie, ale według mnie, jak ja widzę, to ja nie mogę. Ja naprawdę, mi aż dychu brakuje, jak ja tak mówię o tej pani premier, jak ona przyczynia się do wszystkiego i pan prezydent, taki rząd, jak ja wam tego życzę z całego serca, a teraz widzę, że w obronie tego rządu nikt, tylko kody i znowu organizują jakiś tam... Czwartego, tak. Pani Anno, ja oddam głos panu profesorowi, dobrze? Ja może mi to ktoś wytłumaczy, dlaczego, czy to nie... Pani Anno, halo? Nie ma pani Anny. Panie profesorze? No jak powiedziałem, to jest walka bezwzględna tak zwana opozycja nie cofnie się przed niczym. To jest, pamiętajmy, tam gdzie jest walka, tam jest zawsze eskalacja walki. Trudno określić, jakie będą granice tej walki, bo może dojść do jakichś rozruchów na ulicach, może dojść do zamachów, wszystkie rzeczy się mogą zdarzyć, bo to ludzie, jeśli się zacietrzewią, stracą rozum, no to sięgną po czyny i to mogą być czyny haniebne, więc myślę, że jedyne, co można zrobić, no to zaapelować do ludzi, żeby, jak wspomniałem wcześniej, nie pomagali tym, którzy są w błędzie, bo oni są w błędzie. Nie muszą być ludźmi złymi zaraz, tylko są w błędzie, ale są przekonani, że poznali pełną prawdę o człowieku i o ludzkim życiu i że oni rozstrzygają te kwestie, no żeby się zastanowili, wzbudzili refleksję, bo proszę Państwa, człowiek zaczyna się tam, gdzie się rodzi refleksja, gdzie zaczynam stawiać pytania i szukam na te pytania odpowiedzi, przywołując tradycje i opierając się na ludzkim, normalnym, codziennym doświadczeniu, więc tutaj no, to już jest kwestia, że tak powiem, nie chcę tu występować jako trybun ludowy, bo nawet bym nie chciał, to nie ma sensu,
Moim zadaniem jest jedynie wyjaśnić, powtarzam, wyjaśnić, jakie są przyczyny, jakie są źródła tego bałaganu, jaki się w tej chwili toczy w Europie, bo on, pamiętajmy, nie dotyczy tylko Polski, ale jest udziałem całej Europy, a Europa sobie drzemie, prawda? Drzemie sobie, bo jest syta, bo nic jej, jak sądzi, nie zagraża. Natomiast Polska jest ostatnią depozytariuszką kultury łacińskiej. Dlatego jest taki zmasowany atak na Polskę. Prawda? Już się wydawało, że już Polskę mamy, nagle, no oni teraz nagle nie śpią. Okazało się, że nie, że jednak coś w tej Polsce drzemie, coś, co jest właśnie z ducha łacińskiej i personalistyczne. I tego należy się trzymać. Bo tak się ludzie zachwycili, troszeczkę jakby zachłysnęli, najpierw zwycięstwem pana prezydenta, później wyborami parlamentarnymi i się wydawało, że to już jest pełnia. A się okazuje, że proszę ojca, ja wciąż myślę, trzeba tę wolność. Ja myślę, że ludzie się nie kwapią, bo może częściowo są zdezorientowani, dlatego że ten atak jest bezpardonowy. Jest, jak powiedziałem, to już jest warcholstwo klasyczne, więc może są wystraszeni, może mają wątpliwości w związku z tym, a może ci mają rację, prawda, nie tamci. No pomimo to, że im się dzieje źle, mogą ulec tej zmasowanej propagandzie. A po drugie, no ludzie widzą bezsens tego ataku i to ich peszy. No bo jakiego argumentu użyć? Co z tego, że wyjdzie 100 czy 200 czy 3, będziemy się przerzucać na liczby, że wyszło 300 tysięcy, wyszło 500 000 czy 1 000 000? No co z tego wynika? To jest demonstracja siły, a w Polsce nie chodzi o demonstrację siły, tylko o demonstrację rozumu. Proszę, Radio Maryja. Weź Boga Chrystus i Maryja zawsze Zlica. Teraz i zawsze. Szczęść Boże. A serdecznie, czy można do audycji? Jest pan na antenie, prosimy. Weź Boga Chrystus i Maryja zawsze Zlica. Witam serdecznie. Dzwoni Krystian z Gdyni. Bardzo gorąco dziękuję panu profesorowi, dziękuję ojcu za wspaniałą audycję i ja jestem też również osobą, która właśnie przy takich audycjach też zaczynam rozumieć pewne rzeczy, choć wcześniej mogło mi się wydawać, że już to wiem, a jednak tak widzę, że te mechanizmy, które funkcjonują, że właśnie jakie one są, jak one działają i tak człowiek sobie naprawdę no aż takie uczucie czasami nieprzyjemne właśnie to jest wokoło. I ja dzwonię właśnie z takim pytaniem konkretnym, bo też jest wtedy taka refleksja w człowieku, jeżeli widzimy jakieś rzeczy takie niewłaściwe wokół nas. Ja mam na przykład taki problem, jaka jest granica przeciwdziałania, jaka jest granica właśnie, kiedy trzeba przeciwdziałać, a kiedy trzeba się powstrzymać od jakiegoś działania. A tutaj chcę nawiązać do tematu taki, co teraz tu zauważamy wokół siebie, reklam, kwestia reklam na billboardach, na ulicach, na przystankach i też nie tyle nawet może teraz kwestia tej ilości reklam, bo ich jest bardzo dużo, ale treść tych reklam i wpływ na nasze dzieci, wpływ ten demoralizujący, gdzie już no, wiemy, że te reklamy są takie już nasycone negatywnymi rzeczami. I moje właśnie pytanie, chciałem się tak właśnie zapytać, bo ja nawet pomyślałem z żoną, mamy 7 dzieci, zastanawialiśmy się nad jakimś pismem, może do Urzędu Miasta, do Prezydenta Miasta, żeby jakoś zareagować, ale też pan profesor tak to właśnie mądrze na pewno powiedział, kwestia postawy ludzi, z którymi się ma do czynienia, że czasami właśnie ten dialog, on się tak naprawdę nie odbywa, bo i tak jest jakiś kierunek obrany. Ja na przykład też zauważam kilkakrotnie w rozmowach z ludźmi, ze znajomymi, zauważyłem właśnie, że jeżeli jest jakaś ustawa, jakieś rozporządzenie, które kierunkuje ten podejmowany temat, ja na przykład mogę widzieć, że coś jest niewłaściwe, coś jest złe moralnie, ale drugi człowiek mówi, no ale rozporządzenie mówi tak i tak, ustawa mówi tak i tak, więc tak naprawdę nic nie możemy zrobić. I chciałem się zapytać, jakie trzeba mieć podejście, czy to jest tak, że gdzieś tylko w jednej dziedzinie może się udzielić, w innej już nie,
bo też można wtedy być taką osobą, która gdzieś tam wszędzie coś widzi i w pewnym momencie to też ludzie zaczynają postrzegać wtedy nas, no gdzieś tam ciągle oni tam czegoś się sobie czepiają. Jaka jest granica, jak to rozeznawać? Mhm. Bardzo jeszcze raz gorąco dziękuję za tą piękną audycję, za wszystkie wyjaśnienia. Gorąco pozdrawiam. Panem Bogiem. Dziękuję panie Krystianie, z Panem Bogiem. Pozdrowienia dla żony i siedmiorga pociech. Szczęść Boże. Panie profesorze. No, wspomniał pan o reklamie. Proszę pana, reklama wchodzi w sferę propagandy i jest formą przemocy społecznej. Nikt się nad tym w Polsce nie zastanowił. No przynajmniej może ktoś był, to mu chwała za to, ale nikt tego, no przynajmniej ja nie odnotowałem, żeby spostrzec, że reklama, wszelkiego typu reklama, od reklamo, czyli wołać powtórnie przywoływać, jest formą przemocy społecznej. To jest terror społeczny. Gdzie się obracamy, wszędzie wiszą jakieś te. I to jest pierwsza sprawa. Druga sprawa, tych reklam przybywa w związku z tym, co się musi intensyfikować. A tutaj staruszka się cieszy, że ona głosi, jak ją wszyscy kochają. Boże, o Jezus. A u mokerów to jest, aby do grobu szybciej. Ocierają się o granice przyzwoitości, a nawet stają się moralnie dwuznaczne. A jak jadę 500, to tam jedna się. Zgadzam się z panem, że to jest do Bułgarii, tak, do Bułgarii. A dlatego, że sąsiadka była w Bułgarii, to nadal leci do Bułgarii. Te formy są niedozwolone, ale powtarzam. Reklama jest formą przemocy. A do Bułgarii jeszcze tanie, ale po co ona leci? No bo sąsiadka była. Na ulicach, czy na murach, na ścianach wywieszano takie, czy inne produkty, zachęcano mnie do kupienia i tak dalej, i tak dalej. Bo po co? To raz, że to psuje przestrzeń, przecież miasta są utrzone tym nieprawdopodobnie. Nie widać już nawet na zabytkowych budynkach, które są po to, żeby je podziwiać, a nie te koszmarne blokowiska, które zostały po spadku po PRL-u. To już na tym się wiesza też wszędzie. To jest forma przemocy, zaśmiecania przestrzeni społecznej. I jak mówiłem, następuje eskalacja środków. Środki muszą być coraz mocniejsze, coraz intensywniejsze, prawda? Coraz bardziej prowokujące. Dlaczego? Bo chodzi o to, żeby wywrzeć wrażenie, żeby ktoś zapamiętał. A jeśli zapamięta, to sięgnie po produkt, prawda? Pójdzie i kupi czekoladkę, czy kupi jakąś herbatkę, czy coś, bo jak zje tą czekoladkę, no to dozna takiej rozkoszy, że nieomalże nie umrze z przyjemności. No więc no takie bzdury to są. I następny telefon, proszę. Halo? Szczęść Boże. Szczęść Boże. Prymitywne towarzystwo, ona leci do ci stara baba i mówi tak jak dziecko małe. Gdzie lecicie? Lecicie? Gdzie lecicie? Tak dużo mówi. Tak dużo, nie z kresów. Nie z kresów. To bardzo dużo młodych dziewczyn, 20-latek, i w radiu też tak często. Lecicie? Lecicie? Taka jakby była cipcia taka. Jak dziecko, durne dziecko. Tak słyszymy. Dziecko potrafi być mądre, a stara krowa jest głupia. Halo? Halo? Lecicie. To jest pytanie, tak? Jak edukować młodzież? O poważnych sprawach, bo to podróż do Bułgarii. Dobrze. Teraz jechałam 5-7 z tego Stadionu Narodowego. Ale lecicie, takie to tak, próżne te no, gadki. Edukacja głupie. To jest wyprowadzanie z mroku do światła. Tak można by najogólniej powiedzieć. I ona jest jedną z ważnych a tam nawet nie wchodzę, bo stron życia społecznego. Raz byłam na konferencji, tak na obiad były pączki, to ja dziękuję. A chodzi w edukacji o to, żeby przekazać tym pokoleniom depozyt tradycji, żeby te pokolenia nie zmarnowały tego, co już zostało rozpoznane jako prawda, dobro i piękno i co należy naśladować i pomnażać. Tak mówiąc najprościej, takie jest zadanie edukacji. I tak tradycja łacińska tę edukację rozumie, czy nawet szerzej pedagogię społeczną. Należy budować w człowieku rozum, aktualizować ten rozum,
poprzez przekazywanie mu wiedzy. Ja tam nie wchodziłam dzisiaj, bo mnie to nie interesuje. I kształtować jego wolę, czyli budować w nim cnoty, wychowywać wolę i wychowywać uczucia. Wczoraj mówi, to jest droga, że tam cukierki, droga ja do tego, żeby człowiek będę cukierki jeść. Kiedyś to ja jadłam cukierki, jak była w Anglii, Ameryce Białystok. Byłam w centralu, oglądałam telewizję i tam było pełno cukierków, takich malutkich. I one były tak oczywiste. Natomiast jak się sprawa przedstawia w socjalizmie, no to już się każdy może domyśleć. Socjalizm każdy zawłaszcza wszystkie strony ludzkiego życia. Człowiek jest własnością. Socjalizm. I dlatego edukacja jest jedną z podstawowych form, za pomocą której przerabia się tego człowieka na nowego człowieka. Edukuje się go zgodnie z zasadami ideologii, czyli odcina się go od tradycji. To jest pierwsza rzecz. Odciąć od tradycji albo ją wypaczyć. Jeśli się nie da odciąć od tradycji, to tak, i ten mój dubec Wasili, bo on jest Ukraińczykiem. To się rzadko zdarza się rzadko, żeby w cerkwi był Ukraińczyk. Dlatego. Bo on od dawna jest i cały czas będzie do śmierci. Ma żonę grubą jak beka. W związku z tym wyeliminować. Ale ona przepiękny ma sopran. Przepiękny. Czyli po prostu człowiek ma być kształtowany. I ona chodzi po wsiach, ma zespół. A śpiewa co innego. No i niestety edukacja ludowe, w Polsce, no, ludowe. I podstawowych po uniwersytety. Tak, nie ukraińskie, tam nie jest popularne ukraińskie. Ideologią socjalizmu. Jak Białystok, to nie ukraińskie. Są jakieś takie pokłosia komunizmu. Ona śpiewa takie prawosławne, no. Prawosławne, ale ona śpiewa też uniwersalne takie przecież. Ciągle toczą się spory. Przecież tam śpiewają prawosławne chóry w kościołach, a kościelne w cerkwi. W tej kwestii się wypowiada. Pokazuje raczej te kościelne w cerkwi, to może prędzej, nie prędzej, na spotkaniu z panią minister, w jaki sposób edukacja została upaństwowiona, w jaki sposób ostatecznie ideologia socjalizmu sprawiła, że edukacja stała się domeną państwa. A proszę państwa, edukacja należy do rodziców i nauczycieli. Właśnie. A państwo ma tylko dbać o to, żeby były szkoły, żeby w szkołach były podręczniki, żeby w szkołach było ciepło, żeby dzieci miały drugi posiłek i tak dalej, żeby zapewnić nauczycielom godziwe warunki bytowe. To jest zadanie państwa, to jest zadanie urzędników. Bo jak wspomnieliśmy wcześniej, politykami jesteśmy wszyscy, a ci, którzy kierują urzędami, są urzędnikami, czyli urządzają to, co jest niezbędne dla życia społecznego. A więc szkołę należy oddać rodzicom i nauczycielom, pedagogom. Mamy profesorów pedagogiki, mamy osoby wykształcone. No niech one się spierają, niech one dalej określają ten, ale przede wszystkim należy wrócić do tradycji. I tak jak powiedziałem, edukować po to, humanizować człowieka. On się ma stawać coraz bardziej człowiekiem, a nie funkcją jakiejś ideologii. Pan profesor doktor habilitowany Henryk Kiereś, profesor filozofii, jest dzisiaj naszym gościem. Polityka a dobro wspólne to temat rozmów niedokończonych. Za 14 minut 23, za chwilę wracamy do rozmów. Ale to jest bierność obywatelska, to jest takie nieuczestnicze w życiu społecznym. Grecy kogoś takiego określali bardzo surowo, mianowicie mianem idiotes.